drugiego, przyjęcie protokołu 42 sesji Rady Dzielnicy II Czepuszki. Do Rady Dzielnicy i do Zarządu nie wpłynęły żadne uwagi, dlatego uznaje się protokół za przyjęty. Zarządu w sprawie planu finansowo-rzeczowego wydatków Rady Dzielnicy II Czepuszki na 2014 rok. We wrześniu tego roku przyjęliśmy na sesji projekt planu finansowo-rzeczowego i ostatnio dostaliśmy z Urzędu Miasta pismo z prośbą o podjęcie uchwały z zatwierdzeniem planu finansowo-rzeczowego wydatków Rady Dzielnicy w terminie do 14 dni, dlatego też dzisiaj się musieliśmy spotkać na sesji nadzwyczajnej. I projekt, jak i dzisiejszy projekt uchwały niczym się nie różni. I obejmuje to wydatki biura. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Janusz. Chciałem zapytać ten paragraf 4520 opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu. To są na śmieci. 1010 zł, to może sobie wyjmę. Czy są jeszcze jakieś pytania? Panie czy to jest takie te 6500 zł zakup energii? To jest miesięcznie to wynika z rachunków? Tak, 650 zł. 550 zł. To może 550 zł miesięcznie? No nie, no na bieżąco to jest wszystko jakoś tak układane, żeby nam wszystko wystarczyło, prawda, nie zabrakło. I w razie gdy pod koniec roku okazuje się, że na przykład dużo nam zostaje, albo w przeciągu roku brakuje na jakiś parametr, bo na przykład nagle są jakieś większe płatności albo podwyżki, no to wtedy uchwała nie zmienia te punkty i kwoty. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? 17.